I jak przerobić wielomianową krzywą Bezier'a stopnia trzeciego na funkcję f od x? Cześć, witam Ciebie serdecznie, Mateusz z tej strony. I w tym nagraniu opowiem Ci o wielomianowych krzywych Bezier'a, z tym, że ograniczymy się tylko do stopnia trzeciego, ponieważ to już nam sprawi no, wiele trochę może trudność. E, o co chodzi? No, będziemy wśród wszelkich krzywych wybierać takie, które są funkcjami. O co chodzi? No, chodzi generalnie o to, że no, krzywe takie na płaszczyźnie, no, może być chociażby o coś takiego. To jest krzywa. Ale to nie jest funkcja, ponieważ dla danego x jest przypisane kilka wartości. A my dobrze wiemy, że funkcja to jest coś takiego, że dla każdego x jest dokładnie jedna wartość. No i właśnie wśród wielu krzywych są też takie, które są funkcjami. No chociażby o coś takiego. No dobra, tu trzeba trochę zmazać, bo się zawinęło, ale to już jak najbardziej jest funkcja, ponieważ każdemu xowi jest przypisana dokładnie jedna wartość. A zatem wybierzemy pewną ładną, zresztą też i praktyczną krzywą z trzeciego stopnia i będziemy szukać wzoru f od x. Skupimy się, no to nagranie jest bardziej obliczeniowe, więc będziemy się skupiać na tym, jak wyliczyć ten wzór f od x, ponieważ krzywe Bezier'a są dane w sposób parametryczny, czyli oddzielny wzór jest na współrzędną x i oddzielny wzór na współrzędną y, a tylko łączą się tym wspólnym parametrem. Te. I tak, są opisywane. Przy okazji to nagranie ujawni także jedno z możliwych zastosowań wzorów z równania trzeciego stopnia, rozwiązywania równania trzeciego stopnia, o którym zresztą już nagrałem film. I jest tutaj teraz nade mną odnośnik do tego filmu. Ewentualnie w opisie pod tym nagraniem lub nad tym nagraniem znajduje się odnośnik. Zresztą w trakcie tego nagrania będę się wielokrotnie do tego filmu odwoływał, ponieważ tam są wzory, które będziemy tutaj stosować. OK, a zatem weźmy konkretny przykład. Cztery punkty kontrolne. Punkty kontrolne jednoznacznie determinują kształt i też opis wzorem tej krzywej Beziera. Tutaj mamy cztery punkty kontrolne. 4 minus 1, a zatem będzie to w krzywa stopnia trzeciego, tak jak już wspomniałem, co zresztą też widać tutaj, że ten wielomian opisujący współrzędną x jest wielomianem stopnia trzeciego, jak również i tutaj jest to wielomian stopnia trzeciego opisujący współrzędną y, a to razem nazywamy opisem parametrycznym tej krzywej, gdzie parametr t, tak w krzywych bezierach jest, jest od 0 do 1, włącznie z 0 i Włącznie z 1, gdzie dla t równego 0 odpowiada początek tej krzywej, a t równemu 1 odpowiada koniec tej krzywej, czyli mamy też i skierowanie tej krzywej, choć to skierowanie krzywej w tym w nagraniu nas nie będzie interesować za bardzo. A zatem naszkicujmy tak pokrótce, jak to mniej więcej poglądowo by wyglądało. Mamy punkt minus 1, minus 1, następny punkt 0, minus 1, kolejny punkt 0, 1 i kolejny punkt 1, 1. No więc to. Kolejność tych punktów też ma znaczenie. Jeżeli przestawimy punkty, to uzyskamy inną krzywą. Ja postaram się to jakoś naszkicować. To mniej więcej wyszłoby coś takiego. No ja to narysowałem paskudnie, ale w dalszym ciągu pokażę, jak ładnie komputer wygenerował wykres tej krzywej. No, u mnie to wyszło paskudnie. No dobra, w każdym bądź razie będziemy teraz szukać wzoru takiego f od x, który opisze dokładnie to samo, co ten tutaj. Co tutaj ta postać parametryczna? Tu mamy wykres tej naszej, właśnie krzywej. Zauważmy, że wygląda znacznie ładniej niż to, co tam próbowałem ręcznie narysować. A ponadto, że jest całkiem praktyczna ta krzywa, ponieważ no, może służyć chociażby do płynnego przejścia między czymś a czymś. No chociażby podczas montażu wideo. Mamy dwa klipy i chcemy wykonać płynne przejście między tymi ujęciami. No i taka krzywa może wówczas oznaczać stopień przezroczystości wraz z upływem czasu danego klipu, jak się zmienia. No i ten drugi analogicznie mógłby mieć to o, taką krzywą odpowiednio dopełnioną, czy tam odwróconą, no wiadomo o co chodzi. I tak może, moglibyśmy to użyć. No to jest jedno z możliwych zastosowań, bo sprytny inżynier na pewno znajdzie wiele różnych zastosowań takiej krzywej. No dobrze, jak wyznaczyć ten wzór f od x? No jak nie trudno się domyślić i co nam intuicja może podpowiadać, weźmy, spójrzmy na ten w wzór opisujący współrzędną x i wyznaczmy z niego to t, ale w zależności od x. -a. Przekształćmy ten wzór. Z tym, że jak dobrze już możemy kojarzyć, przy rozwiązywaniu równań wielomianowych, czyli tu akurat szczególnie trzeciego stopnia, może nam powstać kilka możliwych opcji tego t od x. I co wtedy, które mamy wybrać, żeby wstawić tutaj do y? Otóż nie ma problemu, ponieważ już nam tutaj intuicja powinna podpowiadać, że to będzie tylko jedna opcja. Jedna opcja, jeżeli to jest krzywa taka, że jest funkcją, co zresztą w dalszym ciągu się okaże i wykażemy, że faktycznie to t od x jest tutaj jednoznacznie dane z tego tutaj y, wzoru, będzie wynikać jednoznacznie. No dobrze, no i gdy to już będziemy mieć, wstawimy do y i znajdziemy y od t od x. Czyli de facto y od x, czyli ten właśnie nasz f od x, który będzie opisywał tą samą krzywą, ale właśnie w ten sposób, jako funkcja f od x. No więc zaczynajmy. Bierzemy wzór, ten opisujący współrzędną x, a następnie ten x przerzucamy na prawą stronę, wiadomo, ze zmienionym znakiem i po lewej stronie mamy wówczas równa się 0. No to równanie zostało zapisane tutaj z tym, że to równa się 0 jest po prawej stronie. No wiadomo, wolno nam tak zrobić. I mamy zatem do rozwiązania równanie trzeciego stopnia, gdzie wiadomo jest t. Gdzie wiadomo jest t. Natomiast x jest w zasadzie dany, x jest dany, no x jest rodzajem takiego parametru, czyli w zasadzie mamy do rozwiązania równanie trzeciego stopnia z parametrem x. Tak, może trochę myląco, bo zwykle x są jako te niewiadome, natomiast tu x jest właśnie jako, ta, jako ten parametr. No i wykorzystujemy wzory z tamtego nagrania, gdzie opowiadałem, jak rozwiązać równanie trzeciego stopnia. Musimy policzyć najpierw p zgodnie z tym wzorem. No b u nas to jest minus 3, do kwadratu to jest 9, z tym minusem daje minus 9. a do kwadratu to jest 2 do kwadratu, czyli 4 razy 3, 12. c to jest u nas 3, a to jest u nas 2, czyli 3 drugie. No jeżeli skrócimy przez 3, to będziemy mieć 3 czwarte, wspólny mianownik 4, a zatem tu będzie 3 razy 2 to 6, minus 3 to 3, czyli 3 czwarte. Wszystko się zgadza. Analogicznie obliczamy q, gdzie d to jest oczywiście to minus 1 minus x. Czyli to tutaj obliczymy, to wyjdzie nam, że jest to minus x przez 2. Następnie musimy policzyć deltę. A zatem będzie to q, kwadrat, czyli x kwadrat przez 4 jest, no i p do 3 przez 3 do 3, czyli p przez 3 to jest 1 czwarta do potęgi 3, a zatem będzie to 1 przez 4 do 3, z tym, że tu mamy jeszcze czwórkę, więc w efekcie będzie to 1 przez 4 do kwadratu. Czyli 1, 16. Zauważmy, że x kwadrat plus 4 jest dodatnie, ewentualnie równe 0, a to jest dodatnie, więc w efekcie to będzie zawsze większe od 0. A zatem wyszło nam, że delta jest większe od 0, co oznacza, że mamy dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste, pozostałe dwa zespolone odrzucamy, no bo interesują nas tutaj to faktyczne wyznaczenie tego t. Te. Ok. Dobrze, pojawić się może też pytanie, skąd wiem, że to t będzie funkcją. Co już zresztą poniekąd zaznaczyliśmy. Otóż zobaczmy, że gdybyśmy narysowali ten wykres x od t, czyli dokładnie rzecz biorąc to, tak na osi poziomej mamy t, a na pionowej x od t, to ta funkcja w zakresie właśnie tego t od 0 do 1 wygląda dokładnie rzecz biorąc tu się kończy, tu zaczyna, wygląda dokładnie w ten sposób. A zatem widać, że jest to funkcja rosnąca, co zresztą łatwo się przekonać obliczając pochodną tego x, że to będzie 6t minus 6t plus 3, że taka funkcja jest to parabola że ona nie ma miejsc przecięcia, więc zawsze będzie tutaj dodatnia, bo współczynnik A jest dodatni, więc jest nad osią i nie ma miejsc zerowych ta funkcja, więc widać, że ta pochodna jest zawsze większa od zera, co ma tutaj odzwierciedlenie, bo ta funkcja ciągle rośnie. No i też widać, że tą funkcję można odwrócić. Jeżeli tą oś X zamienilibyśmy miejscami z osią T, to uzyskamy w dalszym ciągu Taki, taki wykres, który też będzie funkcją T od X. Także to też ma swoje wszystko odzwierciedlenie geometryczne. Dobrze, idźmy zatem dalej. Już wiemy, że T od X jest funkcją. Ok, policzyliśmy deltę, mamy P i mamy Q. A zatem mamy teraz pomocniczą wielkość W, która tak naprawdę jest rozwiązaniem równania w do 3 plus P W razy Q, gdzie W jest tą niewiadomą, A właściwie już wiadomą, bo ją wyliczyliśmy. I teraz wystarczy tylko wstawić za Q i za deltę, co zresztą zaraz tu uczynimy, i tylko na koniec jeszcze przejść z tego W na T. Z tego W na T. No to wynika z tego, jak już wspomniałem w tym nagraniu a propos rozwiązywania równań czegoś stopnia, tam jest dokładnie wszystko wyjaśnione, dlaczego takie W nam teraz tu ni stąd, wyskakuje, jak królik z kapelusza. Dobrze, w takim razie Q u nas było równe ile? Minus X przez 2. A zatem z tym minusem da nam plus i będzie x przez 4, co zostało tutaj zapisane. Pierwiastek z delty, no zwróćmy uwagę. Pierwiastek z delty to będzie co? Wspólny mianownik 16, ok, czyli tu będzie 4x kwadrat dodać 1, ok. No i pierwiastek z tego wszystkiego, a zatem wyjdzie nam pierwiastek z 4x kwadrat plus 1 przez 4, ok. Z tym, że ten pierwiastek z delty jest tutaj przez 2, czyli 4. Było tam dzielone przez 4, przez 2, czyli razem przez 8. No i ten pierwiastek. I dokładnie analogicznie jest tutaj w tym drugim pierwiastku arytmetycznym trzeciego stopnia, z tym, że zamiast plus jest minus. I to tu zostało zapisane. I teraz dla wygody dalszych przekształceń oznaczmy ten pierwszy pierwiastek jako jakiś alfa, a ten drugi pierwiastek jako jakiś beta. Dobra. Mamy w, więc teraz trzeba znaleźć t zgodnie z tym wzorem. B przez 3a. B przez 3A, tu mamy B, a tutaj mamy A. B to minus 3 przez 3A, czyli przez 6, a zatem minus 1 druga. Ale tu jest jeszcze minus, więc razem wyjdzie plus 1 druga. Dodać W, czyli alfa plus beta. Ok, mamy wzór na T. Tylko teraz musimy troszkę jeszcze to poprzekształcać dalej, ponieważ to, co musimy teraz zrobić, to za to t to t wstawić do y i tam pojawia się t w kwadracie i w t do potęgi trzeciej o właśnie tu jest to co opowiedziałem wcześniej czyli mianowicie o tym że x od t jest rosnąca bo i pochodna jest większa od zera co w istocie tutaj zostało też ponownie policzone i widać też że ta funkcja kwadratowa, o której tam wspomniałem wcześniej nie ma miejsc zerowych, ten współczynnik przy t kwadrat tak, jest tutaj dodatni, więc ta pochodna jest większa od zera, więc ta funkcja jest rosnąca, tak? I zatem istnieje funkcja e, odwrotna tej oto postaci, odwrotna do x od t, żeby to było też tu tak dobrze zrozumiałe. Dobra, wracamy zatem. Chcemy policzyć t do kwadratu i t do trzeciej, bo to występuje we wzorze tutaj na y o, dokładnie, będziemy musieli wstawić. Więc na boku policzmy sobie osobno to t do kwadratu i t do trzeciej, zważywszy, że to t ma tu dosyć złożony ten wzór, tak, to jest to w plus jedna druga, dosyć skomplikowane na pierwszy rzut oka. No dobra, a zatem przydadzą nam się wzory skróconego mnożenia, no bo t do kwadratu teraz, to zauważmy, że to jest to, do kwadratu i mamy tutaj kwadrat no, trzech składników, więc przyda nam się wzór na a plus b plus c do kwadratu. Taki wzór skróconego mnożenia. I on wygląda dokładnie w ten oto sposób. Łatwo go zresztą wyznaczyć, y, chociażby bazując na wzorze kwadratu dwóch składników, czyli a plus b plus c. Do kwadratu i potem jeszcze raz z tym a plus b do kwadratu, i możemy to upraszczając, przekształcając i uporządkowując, uzyskać ten wzór analogicznie, dokładnie to samo ze wzorem na sześcian trzech składników, który ma taką oto postać. A zatem zastosujmy i obliczmy. Na tym slajdzie już widzimy przypomnienie tego T, ile ono wynosi, to jest ta 1, druga plus to W, alfa i beta. Oraz te dwa wzory e, skróconego mnożenia. I teraz obliczamy t do kwadratu. Czyli to kojarzymy z tym, to kojarzymy z tym, a c kojarzymy z beta. No to liczymy t do kwadratu. A zatem będzie to a kwadrat, czyli jedna druga do kwadratu, jedna czwarta. Następnie b kwadrat, czyli ten pierwiastek do kwadratu, dokładnie rzecz biorąc, alfa kwadrat dla wygody. Tu beta kwadrat. Następnie dwa razy ab. Czyli to razy to. No, dwa razy to to jest 1, czyli alfa. I dalej dwa razy ac, czyli to, razy to, czyli beta. I następnie jeszcze dwa razy bc, czyli alfa beta. No, mamy napisane. Super. Podobnie z T do trzeciej postępujemy. A zatem będzie to a do trzeciej, czyli 1/8. B do trzeciej, czyli alfa do trzeciej. C do trzeciej, czyli beta do trzeciej. Dodać 3 przed nawiasem i teraz a kwadrat b, czyli 1/4 alfa jest. Dalej. a b kwadrat, czyli 1/2 alfa kwadrat jest. Super. Dalej. a kwadrat c. Czyli będzie 1/4 beta. OK, następnie będzie AC kwadrat, czyli to w pierwszej to w kwadracie, czyli beta kwadrat przez 2. Następnie mamy b kwadrat c, a zatem to tu, czyli będzie alfa kwadrat beta i teraz odwrotnie alfa beta kwadrat. Dobrze. I na koniec jeszcze 6 ABC,, 6a to jest 3, razy to razy to, czyli 3 alfa beta. Super. i teraz to możemy... Wstawić do wzoru naszego na funkcję y. A zatem, tutaj mamy przypomnienie funkcji t, tutaj t kwadrat, co nam wyszło, i tutaj t do trzeciej, i przypomnienie jeszcze tego wzoru na y, na współrzędną y tej krzywej, która też jest tą funkcją, której szukamy, tej f od x. No to co? Wstawiamy minus 4 razy t do trzeciej, czyli to wszystko przemnażamy przez minus 4, a zatem będzie odpowiednio. Minus 4 z 1 ósma to jest minus 1 2 Dalej minus 4 alfa do trzeciej, może nie będę podkreślał jeszcze, minus 4 beta do trzeciej i tutaj 3 w nawiasie i teraz odpowiednio przemnażamy dalej wewnątrz nawiasu przez minus 4 będzie minus alfa, minus 2 alfa kwadrat, minus beta, minus 2 beta kwadrat, minus 4 alfa kwadrat beta, minus, minus 4 alfa beta kwadrat i dodać minus 12 alfa beta. Jest. Dobrze, to mamy to. Teraz dalej 6t kwadrat, czyli 6 razy to. A zatem 6 czwartych to będzie 3 drugie, jest. 6 alfa kwadrat, 6 beta kwadrat, 6 alfa, 6 beta, 12 alfa beta i na koniec jeszcze minus 1. I w ten oto sposób mamy wzór na y. Mamy wzór na y. No i jak tak popatrzymy, zresztą spójrzmy dalej, to widzimy teraz tak. Widzimy teraz tak, tu mamy przypomnienie z poprzedniego slajdu, ten, ile ten y nam wyszedł i teraz zobaczmy. Mamy tutaj taką sytuację, zobaczmy, 2 alfa kwadrat razy 3 z minusem, czyli minus 6 alfa kwadrat, a tu jest 6 alfa kwadrat, czyli to się wybija. Dalej, to samo z tym 2 beta kwadrat razy 3, tu jest minus, tu jest plus, to się wybija. Co więcej, tutaj mamy minus 12 alfabeta, tutaj mamy plus 12 alfabeta, czyli się też wybije. Zobaczmy też na liczby: minus 1, druga, plus 3, drugie to jest 1 na plusie z tym minusem. Wszystko się tutaj wyzeruje. Ok, co nam jeszcze zostało? No, w tym momencie już. A, jeszcze tu zobaczmy: mamy trz, minus 3 alfa, a tu plus 6 alf, czyli plus 3 alfy na plusie. Ok. Tak, czyli to już mamy załatwione i to mamy załatwione, 3 minus, minus 3 beta plus 6 beta, czyli będzie plus 3 beta i jest. I co nam jeszcze zostało? No zostało nam tak, minus 4 alfa do 3 plus beta do trzeciej i jest. Czyli to mamy załatwione i co nam zostało? To, 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 tu nam zostało tylko te dwa, bo tu już wszystko uwzględniliśmy. Czyli tak, mamy minus 12 no, tu jest alfa beta i tu jest alfa beta. To przed nawias. OK, jest. I zostaje tutaj alfa, a tu beta. No i jest w nawiasie alfa plus beta. Wszystko się zgadza. Bardzo ładnie się wszystko poupraszczało. E, dobrze, co więcej. No, tu możemy trójkę przed nawias. Będziemy mieć alfa plus beta. Tu też jest alfa plus beta. Więc będzie nawias przed nawias. Alfa plus beta. Stąd mamy 3. A stąd mamy minus 12 alfa beta. No i jeszcze minus 4 alfa do trzeciej plus beta do trzeciej tu. I na tym, w tym momencie zakończyliśmy. I teraz w tym miejscu już możemy policzyć, ile jest alfa razy beta i ile jest alfa do trzeciej plus beta do no bo alfa plus beta to jest to nasze W, które tam wcześniej było wyliczone. A zatem przypominam, przypominam ile wynosi alfa, ile wynosi beta. I teraz no, mnożymy alfa razy beta, czyli jest to iloczyn tych dwóch pierwiastków trzeciego stopnia. A zatem oznacza to, że możemy pod jednym wspólnym pierwiastkiem trzeciego stopnia pomnożyć te bebechy. Czyli będzie coś takiego. I zauważmy, że mamy tutaj szkolny wzór A plus B razy A minus B. Czyli będzie a kwadrat minus b kwadrat, czyli x kwadrat przez 16, i to do kwadratu, no minus tak, i to do kwadratu, czyli 4x kwadrat plus 1 przez 8 kwadrat 64. Ok, co dalej? No wspólny mianownik, czyli mnożymy razy 4 tu i mnożymy razy 4 tu, no bo wartość się ma nie zmienić. Mamy 64, wspólny mianownik, i tu mamy 4x kwadrat minus 4x kwadrat, czyli 0. A zatem w liczniku zostaje minus 1, a w mianowniku 64 i to pod pierwiastkiem trzeciego stopnia, a zatem minus z tego pierwiastka wylatuje przed i zostaje nam 1 czwarta. Dobrze, czyli ładny wynik. Zaraz go będziemy używać. No i alfa do trzeciej plus beta do trzeciej jest jeszcze łatwiej, no bo pierwiastek trzeciego stopnia arytmetyczny do potęgi trzeciej to jest, są te bebechy. I tu dokładnie to samo, więc dodajemy te wnętrza, czyli mamy x plus x przez 4 plus ten ułamek, plus x przez 4 minus ten ułamek. Sprzeciwny znak więc się też wyzeruje, zostaje nam co? 2 razy x przez 4, czyli x przez 2. I w tym momencie tutaj mamy przypomnienie z poprzedniego slajdu, ile nam wyszły te wyniki, ile wyszedł nam y i możemy już wykonać podstawienie. A mianowicie alfabeta mi minus 1 czwarta razy minus 12 daje nam 3, 3 plus 3 to jest 6, stąd mamy 6 alfa beta. Ok, to mamy załatwione. Yy, I teraz jeszcze tutaj będzie tak. Alfa do 3 plus beta do 3 wyszło nam, że to jest x przez 2. Razy minus 4 wychodzi minus 2x. I jest też drugi składnik. W ten oto sposób wyszedł nam taki ładny wzór. I teraz wystarczy tylko za alfa i beta podstawić te nasze wcześniejsze e, wyniki. I uzyskaliśmy końcowy wynik na funkcję f od x, daną w ten właśnie oto sposób. I tutaj ktoś przytomnie zapyta, czy jest jakiś zysk z tego, że udało nam się tą krzywą daną w sposób parametryczny zapisać jako taką funkcję f od x. No i jest zaleta, nawet bardzo fajna, bardzo praktyczna dla inżyniera. Mianowicie chodzi o to, że możemy teraz skonstruować ciąg, Taki, którego kolejne elementy są w równych odległościach, i tym ciągiem być, tym ciąg może być na przykład dziedziną dyskretną tej osi x. Dzięki temu będziemy mieć wartości tej funkcji w równych odległościach na osi x, czego przy użyciu parametru T nie dało się tak wprost zrobić. Także to jest jedna bardzo cenna zaleta praktyczna. Kolejną zaletą może być na przykład to, że możemy tą funkcję teraz aproksymować w, w, wykorzystując szereg Taylora, tak, wzór Taylora jako taką funkcję wielomianową odpowiednio wysokiego stopnia. Wielomianem, e, ponieważ nie znalazłem nigdzie sposobu na aproksymacji krzywych, które są parametryczne, ale takie, które są funkcjami, e, wprost tym właśnie wzorem e, Taylora. To jest taki przykład. Kolejna rzecz, o której warto tutaj też jeszcze nadmienić, to jest to, że obie krzywe w jednym opisie, jak i w drugim opisie, mimo to, że to jest ta sama krzywa, e, te opisy są nieunormowane. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że właśnie jeżeli mielibyśmy te e, odpowiednio spróbkowane równomiernie tą parametr t, czy ten parametr x w jednym, czy też w drugim opisie, to te punkty na wykresie y, czy też x, y, x, y e, nie będą w równej odległości. I przynajmniej nie mam tutaj na myśli równej odległości w sensie linii prostej, tylko równej odległości w sensie długości krzywej między tymi punktami. To właśnie znaczy, że te krzywe są nieunormowane. No to pojęcie pochodzi już z geometrii bardziej różniczkowej, ale no też warto mniej więcej wiedzieć, o co w tym chodzi. No dobrze, ogólnie, jakby ktoś chciał spróbować własnych sił, to może wyznaczyć wzór jako f od x krzywej e, wielomianowej bez stopnia trzeciego, gdy mamy ogólne punkty kontrolne a, b, c, d jako współrzędny x tych kolejnych punktów, czyli x1, x2, x3, x4 tych punktów kontrolnych y1, y2, y3, y4. I tu już dla ułatwienia podaje, że wzór parametryczny tej funkcji byłby dany o właśnie w taki oto sposób. I to zadanie jest dużo, dużo trudniejsze, ażeby wyznaczyć w tym miejscu tę funkcję f od x. Oczywiście trzeba dać pewne założenia a propos tego a, b, c i d, ponieważ, no, one determinują to, czy ta krzywa będzie funkcją, a mianowicie a musi być mniejsze od b, mniejsze od c, a c mniejsze od d, no, bądź równe, tak? No, byle wszystkie naraz nie były równe, bo w tym momencie powstanie nam punkt, a nie jakaś krzywa czy też funkcja, no, też jest to funkcja, tak, jeżeli to jest to jeden punkt. I to zadanie jest dużo trudniejsze. Jakby ktoś chciał spróbować własnych sił, no to zachęcam do spróbowania. A w tymczasem to już wszystko. Ja Cię pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się. Cześć.